Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie rozpakujemy sobie genialne słuchawki Skullcandy Crusher. Słuchawki, o których bardzo dużo dobrych opinii słyszałem, bardzo dużo osób je poleca i byłem bardzo ciekaw, jak one się spiszą w testach, dlatego też pojawiły się u mnie. Przez najbliższy czas będę je testował i za kilkanaście dni prawdopodobnie będzie już recenzja, dlatego będziecie mogli poznać moją opinię o tych słuchawkach. Model Skullcandy Crusher można kupić za plus minus 400 zł. Jest to taka średnia półka cenowa, nie są to jeszcze najdroższe słuchawki. Natomiast mają bardzo dobrą opinię generalnie w internecie. No cóż, opakowania jak widzicie mamy dość małe, są prawdopodobnie złożone w środku. Widzimy same słuchawki, jest to taki kolor szaro-limonkowy. Całkiem fajnie to wygląda, oczywiście wszędzie są charakterystyczne dla Skullcandy znaczki. Mamy ostrzeżenie, że w tych słuchawkach bas możemy naprawdę poczuć. No i informacje. Coś bardzo nietypowego, ponieważ te słuchawki mają dwa zestawy przetworników. Jak to wyjdzie w praktyce, podejrzewam, że świetnie i prawdę mówiąc nie mogę się doczekać testów. Tak więc są to przetworniki Rex 40 oraz Sensation 55. Wiem, że jeden z tych przetworników odpowiada typowo za bas, drugi natomiast za tony średnie i wysokie. Mamy także mikrofon na kabelku z pilotem. Słuchawki są składane oraz mamy też torbę podróżną. Na boku opakowania zbliżenie pałąka. Natomiast z tyłu jeszcze troszeczkę informacji. Dowiadujemy się tutaj m.in. także, że te słuchaweczki mają wewnętrzny wzmacniacz. Poza zasilaniem, które idzie z jacka, jest tam też coś jeszcze. I oczywiście Supreme Sound, czyli dźwięk najwyższej jakości, z którego słynie Skullcandy. Nie jest to co prawda firma o jakichś wiekowych tradycjach na rynku, będąca od 60 lat, jak niektóre inne znane firmy, jak AKG, Sennheiser czy Bose. Natomiast jest to firma, która bardzo szybko się wybiła właśnie poprzez fajne produkty wysokiej jakości. Mamy też opisy tych przetworników i opisy pozostałych funkcji. Obrazek sugeruje także, że kabel jest odłączany, czyli bardzo fajna opcja. Na dole jeszcze mamy troszeczkę specyfikacji. Skullcandy nie podaje dokładnych tutaj pasm przenoszenia, natomiast mamy 40 mm przetworniki, impedancja 32 ohmy oraz waga 228 gram bez kabla. Czyli w takiej kategorii wagowej średniej, ani to lekkie, ani to jakieś super ciężkie. No dobrze, opakowanie mamy już za sobą, teraz pora otworzyć je i zajrzeć do środka. Wita nas tutaj fajne logo z czaszką, napis Crusher, który powoli się dezintegruje. Bardzo fajnie to wygląda, to są takie tylko ozdoby, detale, ale robią fajne wrażenie przy rozpakowaniu. I zobaczcie, mamy instrukcję, dowiadujemy się tutaj, że wkładamy też jakąś bateryjkę do tych słuchawek i ona pewnie napędza ten wewnętrzny wzmacniacz. No moi drodzy, widać już same słuchawki, ale tutaj właśnie jeszcze mamy tą torbę podróżną, czy taki woreczek, który zabezpieczy nam w podróży te słuchawki. Jest nawet taki ściągacz. Mała rzecz, ale potrafi się przydać. Następnie mamy tu jeszcze jakąś instrukcję. Mamy kabelek i mamy baterię typu AA, czyli poprawnego paluszka, którego trzeba będzie zamontować w jednej ze słuchawek, aby napędził na ten dodatkowy wewnętrzny wzmacniacz. Kabel nie posiada oplotu, natomiast jest to solidna guma i wygląda na dość wytrzymały. Wtyki oczywiście pozłacane, też wyglądają fajnie i mają oczywiście czaszki. Ja to może rozplączę, bo zobaczymy sobie jeszcze mikrofon. O właśnie, widzicie, tu jest mikrofonik i tutaj jest przycisk. Powiem wam, że chodzi troszkę lżej niż w słuchawkach dokanałowych Smoking Buds 2. Tam troszeczkę marudziłem na ten przycisk, tu działa już lepiej. Nie trzeba tak mocno wciskać i tak precyzyjnie. Tak więc bardzo fajnie. No i moi drodzy, same słuchawki. Zobaczmy, nic więcej tam nie ma. Tak więc oto i crashery. Zobaczcie, są fajnie składane. Rozkładamy i co widzimy? Pałąk z logo Skullcandy. No, jest elastyczny, a jednocześnie wytrzymały. Bardzo fajnie.
Od spodu mamy taką dość nietypową poduchę. Wydaje się być wypełniona jedynie powietrzem, albo jest to jakaś bardzo, bardzo miękka gąbeczka. Natomiast robi dobre wrażenie. Przeguby wydają się być naprawdę mocne, także będziemy mogli wielokrotnie je składać i rozkładać. Nic nam nie strzela przy rozkładaniu ich, więc to jest dobry znak. Ruchomość nauszników jest taka, jak widzicie. Po bokach mamy oczywiście logo Skullcandy, limonkowe elementy ozdobne. Tu mamy chyba przełącznik tego basu, taki suwaczek, to sobie sprawdzimy w testach. Mamy takie otwory wentylacyjne oraz wejście na kabel. Jak widzicie, te nauszniki są dość grube, całe te muszle. Natomiast wnętrze, zobaczcie, pod spodem widać już przetwornik. Mamy też logo czaszki, delikatne pokrycie. Czyli wygląda na to, że mamy tutaj układ półotwarty. Jeszcze jedna ważna rzecz, czyli same te nauszniki. Zobaczcie. Gąbeczka jest mega miękka i jest jej całkiem sporo. Obszyte to jest świetnej jakości skórą. Bardzo ładnie obszyte. Generalnie nie ma się do czego przyczepić, jeśli chodzi o jakość wykonania. W rękach też te słuchawki nie wydają się ciężkie. Co mnie troszeczkę martwi, to, że dość mocno czuję napór tych słuchawek w ten sposób. Natomiast zobaczmy sobie jeszcze regulacje. Jakie sobie maksymalnie rozciągniemy. O, już jest troszeczkę lepiej, więc myślę, że jak je sobie doreguluję, nie powinno być aż takiego ucisku na głowę od boków, jak mi się na początku wydawało. No cóż, testy pokażą. Natomiast same słuchawki, jak dla mnie, wyglądają świetnie. Zobaczcie, nie mają żadnych elementów błyszczących. Wszystko jest z bardzo fajnego materiału. Cały ten plastik jest gumowany, pokryty specjalnym tworzywem. Dzięki czemu wydaje mi się, że będzie to bardzo, bardzo wytrzymałe. No i długo będzie wyglądać świetnie. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie rozpakowania tych słuchawek. Na testy zapraszam niedługo. Pozdrawiam Was, cześć!